Witam Was, siostry i bracia w Chrystusie, 27 października z Wrocławia, z parafii Opatrzności Bożej. Pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Co daje Wam poczucie bezpieczeństwa? Może jest tym rodzina, na której wiesz, że możesz polegać. Przyjaciele, zawsze chętni do pomocy. Może poczucie bezpieczeństwa budujesz na umowach, jakie podpisujesz, by zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Być może poczucie bezpieczeństwa dają ubezpieczenia, jakie wykupiłaś czy wykupiłeś, których zadaniem będzie pomóc Ci w trudnej sytuacji. Dom z najlepszymi alarmami, kamerami, drzwiami antywłamaniowymi też ma budzić w nas poczucie bezpieczeństwa. Słyszałam także o osobach, które czują się bezpiecznie, gdy na koncie odłożona jest znaczna pula pieniędzy. Czegokolwiek byśmy nie zrobili, to zwróćmy uwagę, że mocno dbamy o nasze bezpieczeństwo, czy to fizyczne, czy finansowe. A co z duchowym? Jak o nie zadbasz? Dzisiejsze słowa z książeczki z Biblią na co dzień dają nam odpowiedź na pytanie. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale tak czytamy. Wierz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą przykazań Jego. Trzymaj się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 23 wersecie. Bóg jest wierny, a Jego wierność objawia się w przestrzeganiu i dotrzymywaniu przymierza, które zawiera z każdą i z każdym z nas. Choć nie zawsze to my dotrzymujemy tego przymierza, bo żyjemy tak, jak każdy człowiek, grzesznie. To żyjemy jednak pełni nadziei, że pomimo naszych potknięć, niedociągnięć, wahań, Bóg dotrzymuje tego, co obiecał. Tym jest wiara, pewnością i nadzieją wypływającą z wierności tego, który jest gwarantem. Bóg to nie tyran, który czeka z nadzieją, że się potkniemy, że upadniemy, że nie dotrzymamy umowy. Wtedy będzie nas mógł ukarać. On jest nastawiony na to, by wzmacniać, dawać siłę, by towarzyszyć. Dzięki temu możemy poczuć bezpieczeństwo, które nas odmienia, dodaje sił i odwagi, by bez strachu patrzeć w przyszłość, sięgającą dalej niż horyzont naszego życia. Amen.